Spokój i dobro, kochani, dziś jest czwarta niedziela zwykła, 28 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Kochani uczestnicy nauczania Pana Jezusa w Kafarną w synagodze, Zauważają, że Jezus uczy zupełnie inaczej niż faryzeusze i uczeni w piśmie. Jezus uczy jak ten, który ma władzę, a nie w sposób taki teoretyczny, tak jak to robią uczeni w piśmie. Jednym z uczestników tego nauczania jest również człowiek, który jest opętany przez ducha nieczystego, który mówi do Jezusa tak: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boga. Zauważcie, co on mówi. Wiem, kim jesteś. A więc wiedza nie wystarczy mu do tego, aby stanął po stronie Pana Jezusa. Niektórzy ludzie pytają się nawzajem, czy wierzysz w Boga, a ja powiem, nie wystarczy wierzyć w Boga. Trzeba wierzyć Bogu. Duchy nieczyste również wierzą w Pana Boga. Albo inaczej, oni nawet więcej, bo wiedzą, że Pan Bóg istnieje, doświadczają Jego obecności, ale nie wierzą Panu Bogu, tego już nie potrafią. I częsty taki przykład, który jest opowiadany przez kaznodziejów. Na, taki, na przedstawienie różnicy pomiędzy wiarą a ufnością. To ten, kiedy pewien człowiek rozciągnął linę nad przepaścią, który wziął taczkę, z kółka od taczki wyciągnął oponę i przesuwał tę taczkę na jedną i na drugą stronę. Oczywiście tłum Gapiów podziwiał go, oklaskiwał i mówił, czy wierzycie w to, że mogę przejechać, ciągnąc czy pchając tę taczkę w jedną i w drugą stronę, tak wierzymy w to. I zrobił to i zbierał różne oklaski. A później, kiedy powiedział, czy wierzycie, że z jakimś ładunkiem mogę przejechać na tej linie w jedną i drugą stronę, tak, oczywiście jesteś wspaniały, wierzymy ci. A później, kiedy to zrobił, powiedział, a czy wierzycie, że z człowiekiem w środku mogę przejechać, pchając tę taczkę na, tą linię, na tej linie nad przepaścią i nic mi się nie stanie? Oczywiście wierzymy w to, jesteś wspaniały. Mówi, a kto z was zgodzi się na to, żeby wejść do tej taczki, żebym przewiózł w tamtą i z powrotem? I tutaj już podobnież nie było chętnych. Oni wierzyli mu, ale nie bardzo ufali. Jedna z tych wersji opowiada również o tym, że jedna dziewczyna podobnie zgłosiła się i powiedziała: Ja wejdę do tej taczki, po to, żeby on mnie przewiózł tam i z powrotem. I okazało się, że to była jego córka. Dlatego, że ona nie tylko wierzyła, ale ufała mu, ponieważ wiedziała o tym, że jej ojciec nawet wolałby, żeby jemu zdarzyła się jakaś krzywda niż jego córce. I dlatego ona ufała swojemu ojcu, że on nie da zrobić jej krzywdy. I być może niektórzy, słuchając mnie teraz, pomyślą sobie: Aha, to wiedza tak naprawdę już pewnie nie jest potrzebna nic bardziej mylnego. Wiedza jest potrzebna, należy zgłębiać prawdy Pana Boga, pogłębiać swoją wiedzę również, ale wiedza jest niewystarczająca. Musi być coś więcej, musi być miłość. Podczas jednej z konferencji na temat takiej relacji pomiędzy miłością a wiedzą usłyszałem o takich dwóch szkołach: o szkole dominikańskiej i o szkole franciszkańskiej. Jedna i druga są właściwe. Szkoła dominikańska rozpoczyna od wiedzy. To znaczy, człowiek poznaje Pana Boga. Im bardziej poznaje, tym jest mu mało. To znaczy, zaczyna kochać, jeszcze bardziej kochać Pana Boga. Natomiast szkoła franciszkańska rozpoczyna od miłości. Człowiek zakochuje się w Panu Bogu. Im bardziej go kocha, tym bardziej chce go poznawać. Jedna i druga szkoła właściwie wykonuje ten sam ruch. Czyli wiedza i miłość są tu bardzo ważne. Życzę Wam kochani, abyście pogłębiali swoją miłość do Pana Boga, żebyście również go poznawali. Jedno i drugie są bardzo ważne. Nie może ktoś nauczyć się modlitwy w sposób teoretyczny, tak samo jak nie może nauczyć się pływać w sposób teoretyczny, bez wchodzenia do basenu czy do jakiejkolwiek wody. Trzeba wykonywać pewne ruchy, trzeba zaangażować się w sposób nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny. I również nasza wiara wymaga, aby była poparta miłością. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.